W koszulę. Rozumiemy. A ten 26. Imię zobowiązuje. Akurat tutaj w tym oddziale znajduje się sprzęt z najwyższej półki, dobrej jakości sprzęt, który w naszej codziennej pracy jest bardzo pomocny w ratowaniu potrzebujących noworodków. Tutaj leży malutki Michałek. Urodził się w 27 tygodniu. Teraz leży w takim malutkim domu, gdzie ma cieplutko, odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jest na oddechu wspomaganym. I to jest taki aparat, który otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Michałek jest bardzo zadowolony, widać. Leży w pozycji na brzuszku i na pleckach. Każda pozycja mu odpowiada. Sprzęt pochodzi w 90%, czyli znajdujący się tutaj na oddziale, od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdyby nie ten sprzęt, to byśmy nie wykonali usług na takim wysokim poziomie. Jest taki mały Tymek, który się urodził w 23 tygodniu. No, patrząc na odziedzenie serca, które wielkości niecały takiego mojego kawałek kciuka. Bardzo nam pomogła w usprzętowieniu oddziału. Uzyskaliśmy wysokospecjalistyczny sprzęt, chociażby nawet jak ultrasonograf wysokiej klasy Siemensa, pionizator, łóżka przede wszystkim. Wszystkie 35 łóżek otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które są bardzo pomocne dla pacjentów. Oczywiście przydałby się nam 24-godzinny monitoring ciśnienia tętniczego, gdyż są pacjenci, którzy mają skoki nocne ciśnienia, co jest niezmiernie ważne. Jest to jeden z trzech oddziałów w województwie lubelskim. Natomiast jeżeli chodzi o skalę krajową, to obecnie jest około 48 oddziałów geriatrycznych w Polsce. Byłam już w szpitalach i różnie to tam było, natomiast tutaj wydaje mi się, jest to przecież szpital dla starych ludzi, ale chyba tutaj dopiero ludzie mogą zobaczyć i mogą odczuć ciepło, jakie człowiek może otrzymać od drugiego człowieka. Inkubatory. Rentgen przyłóżkowy. Ultrasonograf. Pompy infuzyjne. Respiratory. Aparat do analizy mikrometodą. Kardiomonitory. Lampy do fototerapii. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak będziemy walczyć do końca świata. Jeden dzień dłużej.